druhów sokołów i druhny sokolice z gniazda Mieleckiego według wieku i urzędu. Tak więc pragnę powitać obu panów prezesów. Witam pana Tadeusza Tomczyka, dzisiaj nieobecnego, jak się okazuje, ze względów zdrowotnych, ale godnie reprezentowanego przez syna Marka. I witam pana Józefa Daskalskiego. Proszę państwa, no nie wiem, wypada mi jeszcze chyba w wieku powitać duchne Mile Świstówne, które tutaj stoi, jako w następnej kolejności powiedzmy. Proszę państwa, 120 lat temu Grupa Światłych Obywateli Mielca w 1893 roku, będąc pod wrażeniem Wielkiego Zlotu Sokolego w Lwowie, postanowiła w Mielcu założyć Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Dzisiaj w 120. rocznicę chciałbym przypomnieć nazwiska tych właśnie, którzy Mielecki Sokół założyli. Był to major Mieczysław Korycki, powstaniec styczniowy. Antoni Fibich, notariusz mielecki, także powstaniec styczniowy. Aureliusz Fiutowski, Antoni Dębicki, Roman Dębicki, Józef Droba, Józef Podwod, Christ, bez imienia, Felix Lejko, Bronisław Leszczycki, dr Stanisław Nowaczyński, Andrzej Pawlikowski, Tomasz Ryniewicz, Stanisław Schabus, Franciszek Stabrawa, Józef Wojna i Józef Wyczałek. Te 17 osób wpisało się złotymi zgłoskami do kroniki Mieleckiego Sokoła. Sokół przede wszystkim, proszę państwa, propagował hasło zdrowe ciele, zdrowy duch. To było naczelne zawołanie Sokoła i przede wszystkim miał w swoim założeniu statutowym krzewić kulturę fizyczną, ale także organizować życie kulturalne oraz życie narodowe. I tak właściwie było, dlatego że żadne przedsięwzięcie w mieście nie obyło się bez udziału druhów sokołów. Właściwie było kilka takich wydarzeń, które może tutaj przy okazji otwarcia tej wystawy warto by przypomnieć. 1910 rok, poświęcenie sztandaru Sokoła, wielki zlot wszystkich okolicznych gniazd sokoli. W tym samym roku, w maju, Sokół Mielecki brał udział w zlocie grunwaldzkim w Krakowie, połączonym z odsłonięciem pomnika grunwaldzkiego fundowanego przez Ignacego Paderewskiego, a to z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Wielkie wydarzenie, które ogromnie zdynamizowało cały Sokół Galicyjski i chyba się przyczyniło do umasowienia tej organizacji. Później już mamy 1914 rok i tuż przed wybuchem wojny ta praca niepodległościowa, powstanie stałych drużyn sokoli w miejsce tych drużyn polowych i praca taka militarna. Sokół miał świetną bazę i dlatego wiele organizacji korzystało z majątku sokolego, który zresztą był bardzo hojnie jak gdyby udzielany tamtym organizacjom do wykorzystywania. Po wybuchu wojny ponad stu kilkudziesięciu sokołów poszło do regionów i tutaj Sokół Mielecki z złotymi zgłoskami się zapisał właśnie w tej historii, a w przyszłym roku przecież będziemy obchodzić powstanie stulecia Legionów. Później po wojnie, po odzyskaniu niepodległości, organizacja dalej prężnie się rozwijała i myślę, że takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem było oddanie własnej siedziby w 1931 roku do użytku. No, to była bolączka Mieleckiego Sokoła. Nie mieli własnej siedziby, więc najpierw korzystali ze strażnicy,
OSP, potem tutaj z Towarzystwa Graniczkowego, potem mieli własną gminę Bagatelkę i wreszcie w roku 31 roku się doczekał. Ta praca w 20-leciu międzywojennym to przede wszystkim jest ta działalność sportowa i no, chociażby otwarcie lotniska turystycznego, przystań kajakowa. No, tych przeróżnych inicjatyw związanych z Sokołem było naprawdę bardzo wiele. Kres temu przerwała wojna, Sokół przestał działać, a resztę po wojnie dokonali komuniści, rozwiązując, zakazując działalności Sokoła i przejmując jego majątek. Najważniejszą rzeczą, jaką tak, jak już tak powoli analizuje się historię Sokoła, to po prostu było to wielkie zdemokratyzowanie, jakie na gruncie Sokoli tutaj mieleckie społeczeństwo, ale nie tylko, w ogóle ówczesne społeczeństwo się dokonało. Tutaj wybitny człowiek, zresztą bardzo rzutki, prezes Michał Pajor w Kronice Sokolej napisał. Pozwolę sobie tylko króciutki fragmencik przeczytać. Zgodnie z pryncypialną zasadą Sokoła były w nim reprezentowane wszystkie stany. Obok mieszczanina, tego trzona towarzystwa i inteligenta, znalazłeś tam chłopa i ziemianina, robotnika i Żyda, a w każdym z nich dobrego Polaka. Idea zdemokratyzowania społeczeństwa święciła tu prawdziwy tryumf, bo znalazła urzeczywistnienie w praktycznym zastosowaniu braterstwa członków. Stwierdzało to niezbicie, że Sokół Mielecki, idąc do wielkich celów zakreślanych przez Związek Sokoli, względnie przez wielkich patronów, którzy po roku 1863 instytucje te powołali do życia, stawiając ją na straży honoru narodu, jest na właściwej drodze, a zarazem jednało mu duszę i serca tej idei oddane. Mielecki Sokół, proszę Państwa, czeka na swoją monografię. Myślę, że stanie się to za parę lat. Praca tutaj na tym polu na pewno będzie długa, żmudna i no, wymaga zebrania materiałów, także w archiwach lwowskich. I myślę, że trzeba to będzie zrobić bardzo dobrze, ale ta historia jest tak bogata, że myślę, że wkrótce się to stanie. Nie od rzeczy jeszcze na koniec będzie wspomnieć o Augustie Jadernym, ten, który także aktywnie działał na gruncie Sokolim. Wszyscy znają Państwo tą postać z Złotymi Zgłoskami zapisaną w historii Mielca. Wybitny fotograf, ale także ten, który prowadził koło teatralne działające przy Sokole. Miał pewną żyłkę artystyczną i po prostu wiele sztuk i grał, i reżyserował. Także tutaj na tych zdjęciach, które w całości pochodzą z naszych zasobów, będzie to wszystko można zobaczyć. I te przeróżne wydarzenia jeszcze z czasów nieboszczki Austrii i potem z okresu wojennego i powojennego, to wszystko są nasze zbiory i zapraszam Państwa do oglądania. Dziękuję serdecznie. Thank you.
dalej się nie dogadaliście, to nie znaczy, że dostaniemy pieniądze. Ale żebyśmy dali się na dzisiaj komitetowe. Właśnie zdaje się na dzisiaj komitetowe. Nie ma żadnych co liczyć. Wszystkie zapytania, które są zgromadzone,